Jeśli interesuje Cię pupil z największymi obrażeniami w grze, ten film jest dla Ciebie. Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na moim kanale. W tym filmie zajmiemy się brunatnym niedźwiedziem. Jest to pupil dostępny od drugiego sezonu, przynajmniej tak było do niedawna. Jeśli coś się zmieniło, dajcie znać w komentarzu. Sam niedźwiedź to pupil dla piechoty ze względu na zasięg swojego talentu, a tak naprawdę to pupil dla Skogul, gdyż talent pupila powiązany jest z kontratakami i za każdy kontratak dostajemy jeden stack do talentu niedźwiedzia. Każdy stack natomiast zwiększa obrażenia samego niedźwiedzia. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, zostaw suba, jeśli jeszcze tego nie robisz, łapkę w górę, jeśli podobają Ci się tego typu treści. Możesz zostawić również komentarz, to zawsze pomaga w walce z algorytmem YouTube. A my teraz zerknijmy, jak ten pupil działa w praktyce. Oczywiście obejrzymy sobie powtórkę na zwolnionym tempie, żeby nic nam nie umknęło. Sam pupil zacznie zadawać obrażenia w momencie, gdy wpadnie w szał i przejdzie w tryb zbierania staków lub też zaznaczania wrogich legionów swoimi znakami. Aby to zrobić, dwójka naszych bohaterów najpierw musi wpaść w szał i dopiero wtedy pupil aktywuje swój talent. Madeleine wpadła w szał, Garrut wpadł w szał. Mamy również naszego niedźwiedzia. W tym momencie nasz niedźwiedź zaznacza wrogie legiony swoim znakiem. Jak widzimy tutaj napis kolczasty znak. I w momencie, w którym nasz bohater wpadnie w szał, niedźwiedź powinien zadać obrażenia. Garrut wpadł w szał. I teraz nasz niedźwiedź zadał tutaj obrażenia 5 legionom w pobliżu. Wartości tych obrażeń są różne z tego względu, że każdy z tych legionów ma po pierwsze różną ilość obrony, różną ilość życia oraz w tym momencie różną ilość jednostek w legionie. Po pierwszym zadaniu obrażeń niedźwiedź zacznie zadawać obrażenia dużo częściej, czego zaraz będziemy świadkiem. To są również obrażenia od naszego niedźwiedzia. Ta 90, ta 99. Tutaj mamy raport z tej walki. Zerknijmy sobie. Jak widzicie, pupil najpierw musi aktywować swój talent. Użył przyspieszenia. W tym momencie jeszcze nie ma żadnego staka. Dopiero teraz zacznie te staki na wrogie legiony nakładać. Kolczasty znak 1. Przez kolejne 3 tury nasz pupil oznaczał wrogie legiony i w momencie, gdy bohater wpada w szał, nasz pupil zadaje obrażenia zależne od ilości staków. Ta 33, jak widzicie, są to obrażenia od naszego talentu. Wiem, obrażenia, które wam pokazałem, nie są jakieś potężne, ale to z tego względu, że ja tego pupila jeszcze nie budowałem. Teraz wam pokażę raport, w którym prawdopodobnie się zakochacie. Na dół mamy standardowo. Najpierw nasze legiony muszą wpaść w szał. Wtedy pupil aktywuje swój talent. Po aktywacji talentu pupil zaznacza wrogie legiony i przy aktywacji zastępcy w naszym legionie pupil zadaje obrażenia. 1920 poległych jednostek. Całkiem przyjemny wynik. Tutaj jesteśmy świadkiem uderzenia krytycznego, które pokonało aż 5421 jednostek we wrogim legionie, więc te obrażenia są już naprawdę przepotężne. Pamiętajcie, że pupil takie obrażenia może zadać nawet 5 legionom. Ten pupil ma największe obrażenia w grze na ten moment, więc jeśli komuś zależy na zadaniu jak największych obrażeń, na przyniesieniu jak największej ilości zasług do domu, ten pupil jest dla niego.
Aczkolwiek musimy spełnić pewne warunki, o których opowiem w dalszej części filmu. Tutaj widzicie najlepszy build, jaki jest możliwy dla tego pupila. Oczywiście nikogo nie zadziwi, że jest to build pod uderzenia krytyczne. Same uderzenia krytyczne od umiejętności pupili są teraz w mecie, więc szybko to się nie zmieni. Przy okazji możemy podziękować za podzielenie się tym pupilem i raportami Mociemu oraz Zojce, dzięki którym miałem wgląd w to, jak pupil działa dokładnie. Zerknijmy sobie jeszcze na obrażenia z trzygwiazdkowego talentu. Ten pupil przy swojej sile będzie miał obrażenia za jeden znak o wysokości 107 współczynnika obrażeń. Przy maksymalnej sile, której ten pupil może mieć 350, te obrażenia mogą prawdopodobnie się wahać w granicach 115-120 współczynnika obrażeń za jeden znak. Same obrażenia tego pupila są naprawdę ogromne. Sam trzygwiazdkowy talent zada obrażenia o wysokości 115, przyjmijmy tak bezpiecznie, współczynnika obrażeń. Sam talent może nam zagwarantować 3 kumulacje, maksymalnie możemy zadać obrażenia 5 legionom. Wzmocnimy sobie ten talent dwoma umiejętnościami podstawowymi tego pupila. Pierwsze wzmocnienie podniesie nam limit kumulacji kolczastego znaku o 1 za każdą wielokrotność 97 punktów zwinności. I pomimo tego, że ta umiejętność kosztuje nas 4 bursztyny w sklepie, naprawdę warto się w nią wyposażyć. Gdyż zachodzi tutaj bardzo prosta matematyka, sama umiejętność przy 291 zwinności może nam zagwarantować 300 i więcej, co jest dwukrotnością z talentu, więc mówiąc krótko, podwaja nam obrażenia. Kolejna umiejętność, potężne przyspieszenie. Pamiętajcie, że te nazwy tutaj są z poprzedniego patcha, aczkolwiek sposób działania czy wartości w poszczególnych umiejętnościach się nie zmieniły, więc miejcie to na uwadze. Ta umiejętność zwiększa nasze obrażenia od talentu o 40% przy maksymalnej sile. Dalej wybieramy sobie ząb i szpon, który te obrażenia przy maksymalnej sile zwiększy jeszcze o dodatkowo nawet 33-35%. Kolejna jest umiejętność, która jest wymagana w każdym legionie piechoty. Jest to kontruderzenie, dzięki któremu mamy 50% szans na zadanie obrażeń od kontrataku, gdy zostaniemy trafieni normalnym atakiem. Najlepsze w tej umiejętności jest to, że działa ona jak kontratak, więc zapewnia nam staki z talentów, staki do umiejętności bohaterów, a również staki do umiejętności pupili. Dlatego warto się w nią wyposażyć. No i ostatnie trzy umiejętności, które wszystkim są bardzo dobrze znane. Ryk krwi, wściekły ryk oraz mordercze ugryzienie. Mogą nam zapewnić 100% wskaźnika krytycznego, który jest szansą na uderzenie krytyczne. Natomiast mordercze ugryzienie może nam zwiększyć obrażenia krytyczne o dodatkowo 100%. Podstawowe obrażenia krytyczne to 50%. Ta umiejętność zwiększa nasze obrażenia z 50 do 150% obrażeń krytycznych. Niektórzy mogą się zastanawiać, czy warto wrzucić gdzieś dzikie kontruderzenie. W przypadku tego buildu powiem wam, że nie warto. Zdecydowanie więcej da nam ząb i szpon, który zwiększy nasze obrażenia o 33%. Natomiast dzikie kontruderzenie dałoby nam obrażenia w ciągu 30 sekund rzędu 2200 współczynnika obrażeń. Nie oszukujmy się, nie jest to mała liczba, ale zaraz przejdziemy do matematyki i zobaczycie, że w porównaniu do tego buildu ta umiejętność jest naprawdę kroplą w morzu. Przyjmijmy, że obrażenia talentu będą wynosiły 115 współczynnika obrażeń przy maksymalnej sile. Jeśli wzmocnimy te obrażenia potężnym przyspieszeniem oraz umiejętnością o nazwie ząb i szpon, łącznie zwiększymy te obrażenia o ponad 70%. Jedna osoba wysłała mi screena, że tutaj mamy nawet 44% zwiększone obrażenia z tej umiejętności, więc przyjmijmy, że tutaj 44, tutaj 33, da nam to łącznie 77% zwiększonych obrażeń. W tym momencie zamiast 115 będziemy mieli 203 współczynnika obrażeń na jeden znak. Znaków maksymalnie możemy mieć 6, gdy nasza zwinność będzie wynosiła 291 punktów. 203 razy 6 daje nam 1218 współczynnika obrażeń na jeden legion. Obrażenia możemy zadać maksymalnie 5 legionom, więc 1218 pomnóżmy razy 5.
W tym momencie współczynnik obrażeń naszego pupila będzie wynosił 6090 współczynnika obrażeń dla 5 legionów. Jeśli zwiększymy obrażenia naszego talentu o dodatkowe 150% obrażeń krytycznych, nasz talent w tym momencie na jednej rotacji zada obrażenia o wysokości 15225 współczynnika obrażeń, które będą rozłożone na 5 legionów. W ciągu 30 sekund nasz pupil może zadać obrażenia raz, dwa, trzy. Czterokrotnie można powiedzieć, więc pomnóżmy te obrażenia razy 4. 15225 razy 4 da nam to obrażenia o wysokości 60900 współczynnika obrażeń na 30 sekund. Dochodzą do tego oczywiście obrażenia od kontruderzenia, które w ciągu 30 sekund zada obrażenia o wysokości 1800 współczynnika obrażeń. Łączne obrażenia, które nasz pupil zada w ciągu 30 sekund, to 62700 współczynnika obrażeń. Nie ma co się oszukiwać. Jeśli ktoś oglądał poprzednie filmy na temat pupili na moim kanale, ten wie, że obrażenia tego pupila są kilkukrotnie większe od reszty. Wiadomo, że porównanie obrażeń tego pupila do na przykład szafirowego smoczydła nie będzie proste z tego względu, że jest to pupil dla piechoty, a jak walka piechoty wygląda, każdy wie. Piechota wbiega, bardzo często wygląda to tak, że gdy dostanie duży fokus, bardzo szybko ginie. Dlatego te obrażenia mogą nie być tak odczuwalne, ale uwierzcie mi, że jeśli nie dostaniecie fokusa i szybko nie zginiecie, to ten pupil naprawdę przyniesie wam mnóstwo zasług. No a takie szafirowe smoczydło stoi sobie gdzieś tam daleko z tyłu, bezpieczne, więc szybko nie zginie, przez co dłużej pozostaje na polu walki, no i pomimo swoich mniejszych obrażeń, ogólnie wypada również bardzo dobrze, no bo jest dłużej na polu walki. Z takich ciekawostek to sam build będzie nas kosztował około 340 tysięcy monet wymiany. Nie jest to tania zabawka, ale na pewno zwróci się, jeśli chodzi o zasługi. No i pamiętajcie, że nie potrzebujecie tutaj dzikiego kontruderzenia. Zombie Spawn jest zdecydowanie lepszy. Pokażę wam jeszcze drugi build, który jest tańszy, zdecydowanie tańszy. Widzimy tutaj cenę 52 tysięcy monet wymiany. Wiadomo, że będzie to troszkę słabszy build, ale może kogoś również zainteresuje. Ten build jest akurat zdecydowanie dla Goresha i Skogul, natomiast w buildzie numer 1 jedynym wymaganym bohaterem jest Skogul. Tutaj nie potrzebujemy Goresha, natomiast w buildzie numer 2 tego Goresha potrzebujemy ze względu na umiejętności drapieżny pościg oraz łowcze tropy. Obie te umiejętności mogą nam zapewnić 10% obrażeń krytycznych, gdy umiejętność bohatera zadaje obrażenia fizyczne. Może nie każdy o tym wie, ale obrażeń od umiejętności bohatera Goresh zadaje naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to właśnie z trzeciej umiejętności, dzięki tym dwóm umiejętnościom u pupila, Goresh będzie mógł trafiać krytycznie. Reszta umiejętności w tym buildzie to taka alternatywna podstawa dla jednostek piechoty. Mamy tutaj 10% szans na zadanie obrażeń krytycznych w wyniku kontrataku. Mamy również kontruderzenie, w tym buildzie możemy się również pokusić o dzikie kontruderzenie. Jest to uzupełnienie kontruderzenia. W dużym skrócie ta umiejętność podwaja nasze obrażenia od kontruderzenia. No i na koniec, jeśli nasz pupil ma 8 miejsc, możemy wrzucić tutaj maniakalną potęgę albo którąś z umiejętności, które są na żółtym tle. To już zależy od was. Więc to jest nasza tańsza alternatywa. Natomiast jeśli chcecie zdominować pole walki, polecam wam build pod obrażenia krytyczne. Na koniec jeszcze wam przypomnę o najważniejszych rzeczach, jeśli chodzi o ten build. Po pierwsze, potrzebujemy tutaj Skogul, która gwarantuje nam dwa kontrataki na sekundę zamiast jednego. Dodatkowo polecam wyposażyć się w kontruderzenie, które jest trzecim kontratakiem na sekundę. A to wszystko po to, żeby zamiast 3 staków mieć tych staków 6. A żeby mieć 6 staków, potrzebujemy również, aby nasz pupil miał zwinność o wartości minimum 291 punktów zwinności. Także w dużym skrócie potrzebujemy Skogul, kontruderzenia oraz 291 punktów zwinności. No i oczywiście, żeby odblokować pełen potencjał, zamiast walki 1 na 1, polecam wam wbiec gdzieś na tyły, wbiec w legiony dystansowe. Dopiero wtedy możecie zobaczyć, jak ten pupil sobie świetnie radzi z zadawaniem obrażeń.
Im więcej wrogów was otoczy, tym pupil zada większe obrażenia. Podobnie ma się sprawa z samą Skogul czy z samym Goreszem. W tym filmie to by było na tyle, mam nadzieję, że okazał się pomocny. Wiecie co robić, trzymajcie się, elo!